Ryby, 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 witajcie. Tak wygląda bagażnik łowcy. 13 metr. Nie warto się poddawać, nie? Nie warto. Słuchajcie, to jest akt desperacji, co zrobiliśmy w tym momencie. Jeszcze będzie dobrze. Nareszcie. Cel został dzisiejszej wyprawy osiągnięty. Nigdy się nie poddawajcie, kombinujcie, zawsze to powtarzam. Ryby, 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 witajcie. Mamy 19 lipca, dochodzi godzina 17, także po południu zostało około 17, 18, 19, 20, o, do 21, 4 godziny, że będzie jasno, że da się łowić. Po pracy troszeczkę dzisiaj jestem, jakby mi ktoś kijem baseballowym przywalił, bo cały dzień spędziłem w samochodzie. Jedziemy na taki spontan, będę sam z Dawidem, od razu mówię, bo mieliśmy się i tak spotkać, żeby dzisiaj pogadać, a ponieważ ostatnia nocka na Czarnej była, praktycznie cała upłynęła pod znakiem gadania o zawodach, więc nie chcę was zanudzać, odpuszczę ten film. Grało to samo mniej więcej co na ostatnim filmie, były karpie, leszcze, także sumę haj węgorza złowiliśmy. Może wrzucę wam tylko taki przerywnik z tym węgorzem, bo to jest taka ciekawostka, na czerwone robaki, na dendrobenę wziął. Lipie, speed fishing, z biegu dosłownie nie przygotowujemy łowiska, będziemy łowić na pelet. Tylko chyba na pelet, bo nawet robaków nie zdążyliśmy kupić. Nastawiamy się na leszcze, przede wszystkim pada deszczyk, bierze leszczyk, jak to się mówi, jest pogoda pochmurna. Strasznie jest parno, bo jest wprawdzie 18 stopni Celsjusza tylko na zewnątrz, ale jest duszno. Mi jest gorąco w bluzie, normalnie czuję, że jest bardzo duszno. Będzie burza albo będzie tak duszno po prostu. Pełni nadziei, optymizmu jak zwykle, może po rybę życia, chociaż na lipiu wątpię. Jadę wyluzować się i tak pokażę wam taką krótką relację, podejrzewam, że krótką, bo nie nastawiam się na jakieś niesamowite brania. Z 4 godzin wędkowania, zachęcam też do takiego sposobu spędzania czasu nad wodą, z rybkami. No pierwszy mi się raz udało, mam takie szczęście albo nieszczęście, że od tej strony wjazdowej są wolne miejsca. Jest mało ludzi, generalnie mała jest presja. Zobaczcie, takie mamy stanowisko. Tutaj za mną bezpośrednio jest wjazd. Tędy się wjeżdża, normalnie objeżdżaliśmy calusieńki zbiornik. Dookoła, tam i łowiliśmy tam na cyplu. Tam akurat, gdzie zawsze łowiliśmy, ktoś jest. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jak nastawiacie się na ryby życia, oczywiście jedzie się to z przymrużeniem oka, nie? Ale jakby wzięło coś większego, podbierak. Zawsze rozkładam najpierw podbierak. Na szybko rozstawiłem dwie wędki. Na mojej prawej wędce jest pelet halibut 12 mm o smaku halibuta. I na drugiej, takiej samej granulacji, pelet 12 mm o smaku ochotki. Halibut jest ciemny, taki czarny, ochotka jest czerwona. Rzuciłem kompletnie na razie bez zanęty, bez peletu, bo nie mam, muszę czekać, aż Dawid dojedzie. Zaczęło padać, przelotny deszcz, musiałem się schować pod parasolem, żeby mi nic nie zmokło. Moknie tylko podbierak i wędki, jak widzicie. Jestem w krótkich spodenkach, bo było mi duszno. No i tak sobie siedzę w oczekiwaniu na Dawidka, a spokojnie sprawdzam pocztę z całego dnia. Na razie brań nie ma, no ale jestem ile? 15 minut, także. Myślę, że jeszcze będzie dobrze. Może przed zachodem słońca coś ruszy i będę miał chociaż jakiś kontakt z rybką. Fajnie by było. Co tam? No czekam na ciebie, czekam, bo zanęty nie mam. O, patrz, patrz jeszcze kto przyjechał. Co to jest? O, proszę! Ja się nie umawiałem! Wiesz, jaki zbieg okoliczności? Si- Witam. Siema. Na ryby, na ryby przyjechałeś? Co, no? No to ja, właśnie nie, no jadę z drugiej strony. Czemu? No bo tam połowiłem. Połowiłeś? Tak się... Połowiłeś? No. Kiedy? Tak się, nie, no to w tamtym tygodniu, spokojnie. A zresztą Marcin zaraz przyjedzie. Wtedy co 3 dni siedziałeś? No. To mówiłeś, że nic nie brało. Nie teraz. Ostatnio to w pierwszą noc wzięło jedno, a później siedziałem jak głupi, ale jeszcze wcześniej. Słuchajcie, pierwsze co po przyjechaniu na łowisko. Rozrobiamy, ale bałagan. Tak wygląda bagażnik łowcy. Rozrabiamy co? Pelet. A później cała reszta, nie? Proszę bardzo. Jak który wziąłeś smak dzisiaj? Proszę pana, dzisiaj łowimy. Trójka czy dwójka, Lucio? Cynamon trójka. Nie wiem, może dwójkę delikatnie, żeby i boróweczkę, coś... też. Jak będzie drobnica, to damy trójkę, nie? Pokaż, który... Borówka to jest. No borówka, cynamon trójkę. Aha, no to boróweczka, nie? No to boróweczka. A ósemką podnęcimy z procy, bo procę wziąłem, wiesz? No i gitara.
kilogram. No. Wiecie co, normalnie jak jedziecie na ryby, to nie musicie rozrabiać kilograma, bo my we dwójkę łowimy. To spokojnie wystarczy 1/3. No i zobacz, albo... Lucio. No petarda. Co? Petarda. Ciekawie, dodamy wody. To jest dużo, bo on jeszcze spęcznieje, jak się wody tak, do niego doda. No to i tak, ja myślę, że no to musiałyby ryby intensywnie bardzo żerować, żeby to wszystko poszło, nie? I często no przerzuty. I jeszcze we dwójkę jesteśmy, no to wiesz, nie? No. Popatrzcie, lepiej zawsze nalać mniej wody, żeby go nie przemoczyć. Tylko żeby był wilgotny, nie? No, tylko żeby był wilgotny. Widzicie, on nawet nie jest zakryty nie jest wodą. No nie jest, o. Ale jeszcze tak minimalnie, o. My to już na oko o, robimy, bo już tyle razy to przerabialiśmy, że wiemy ile dodać. Ale zobaczcie, on się tylko ma świecić, nie? I tyle, po prostu, i on tyle. Sobie teraz namoknie. To jest ta robota. I gitara, jeżeli stwierdzicie po namoczeniu, że on jeszcze za mało się klei, dodajcie jeszcze troszeczkę wody albo zalewę peletową. Zawsze zalewą można to podratować, nie? Dobra, słuchajcie, to jest pelet 8, halibut piernik. Pytacie też, czy można łączyć smaki. Jak najbardziej. My prawie za każdym razem łączymy smaki, bo Dawid bierze po prostu pierwsze z brzegu, które jest. Tak wygląda granulacja. Mam procę, która niestety mi się urwała, bo ja blokuję te gumy, jak widać tutaj, takimi trytytkami, nie? I nie wziąłem sobie tych trytytek i zobaczcie, co zrobiłem. Wielki taki haczyk karpiowy. Przebiłem przez tą gumę, zablokowałem. No i w ten sposób będę nęcił. Mam nadzieję, że mi się w łapę nie wbije. 13 metr. No i? Nie, bo to się biło. Powinno jechać cały czas, wiesz? Ja jestem przyzwyczajony do samozacięcia. A ja też mam na sobie zacięciu, ale nieraz wypluję mi. Jak ci może wypluć na samo zacięcie? Nie ma takiej możliwości. Normalnie parzy, widzisz, że tu się zahaczyło mi za palec, widzicie, patrzcie, jaki to ostry, no nowy haczyk, nie? I on po prostu ciągnie ci za sam pelet, o, za to ci pociągnie, nie zassa no. Haczyka i wypluje, wiesz, nie zassa haczyka, nie? Ale na ananasa, na ananasa. No i co tam u Marka? Nic na razie, słonecznik dziubie w aucie. Tak? Cisza? Tak jak u nas. Widoki są piękne, ale co z tego? Na razie zero kontaktu z rybą. W końcu branie u Dawida. Siedzi? Siedzi. Żartujesz? Jest. Nie pasji. Wierzę. No. Straciliśmy już nadzieję. No. Zaczęliśmy się przenosić na inne stanowisko, żeby wykorzystać jeszcze te 2 godziny, które nam zostały no. Łowienia. I proszę. Czyli co? Nie warto się poddawać, nie? Nie warto. Cały dzień nic. Nic, kompletnie. Tylko nie spitol. Piękny nie. Widok, zachód słońca. Zobaczcie, wędka ugięta. Żartujesz. Uważnie. No nie wierzę. Ja pierdziu. Co to? Nie wiem, nie włączyłem. Nie wierzę. To nic, ale nie poddajemy się, nie warto się poddawać. Nie. Przenosimy się, słuchajcie, przenosimy ale się ja tutaj. Zostawię ją tu. No to zostaw. Na tego, nie? No, ananaska. Słuchajcie, to jest akt desperacji, co zrobiliśmy w tym momencie. Siedzieliśmy tam, za tą kępą trzcin. Przenieśliśmy się stanowisko obok. Nie wiem, tam jest głębia, nie znamy tutaj tych miejscówek, jak wiecie, my zawsze na drugim brzegu przeważnie łowimy. Mniej więcej wiemy, gdzie rzucać, tutaj jest olbrzymia głębia, spadek. Być może dalej są jakieś górki, nie mam na ten temat wiedzy. Właściwie mam wiedzę, tylko wątłą. Spróbujemy tutaj, dochodzi godzina 20. Myślę, że jeszcze 2 godzinki zostaniemy, nie? Gdzieś do 10, Dawidek już zrezygnowany, ale jeszcze... Nie, ale to widzicie. Zaczęliśmy się tam zbierać i akurat co? I akurat było branie. Ale to tak jest. Zawsze gdzieś coś się robi, coś się poprawia, coś gdzieś się pójdzie, a to tamto, to wtedy musi jechać. O. Co? Dziubnęło? No. Naprawdę. Też pelet. Powiem wam, że tutaj na lipiu się sprawdza, przynajmniej w naszym przypadku dzisiaj, tylko i wyłącznie smak ananas. Pelet, czyli musi być coś tonącego. Próbowaliśmy podbijać to różnymi, że tak powiem, tematami. Popapami i tak dalej, nic to nie daje. O, zobaczcie. Dziwnie, bardzo dziwnie coś bierze. Ja to już kilka razy powtarzałem. Jak coś nie idzie po waszej myśli, trzeba zmienić, kombinować, próbować i nie poddawać się.
Zwłaszcza na naszych polskich wodach. O, u mnie tak PZW. Samo, ale nie pojechało. To samo. Słuchaj, co jest dobrze, nie? Może jeszcze coś z tego będzie. O! Widzieliście? Udało mi się nagrać. Patrzcie, zachód słońca przepiękny jest, nie? Może ruszą brania. Może o, widzieliście? Drugi karp wyskoczył. Kurde, no takiej sceny nie chciałbym przegapić, nie? Jak dzisiaj nie złowimy ryby, to... Czuję presję jak na euro. Tak? No. W ogóle chciałem powiedzieć, że nie wiem dlaczego wędkarstwo jest tak dyskryminowanym sportem, tylko na przykład piłka nożna jest tak wywyższana. Nie, Lucio? No. Za nami powinny być trybuny, ludzie kibicować, proszę bardzo. Widzicie tutaj w tle tabliczkę? Ja już wam kiedyś pokazywałem tą tabliczkę. To tam jest po prostu informacja, żeby dbać o czystość na tym łowisku. Słuchajcie, wyczekałem, wypukało. No nareszcie. Ale Dawid, nie zapeszaj. Pan znowu poszedł tą sprawę. O, przy krzakach jest. Jaki mądry ten karp, od razu w no. Krzaki zwiął. Patrz. No nie wejdę tam. Nie są głupie. I co, stanął? No. Teraz tak, poczekam jeszcze chwilę. Tak jak Marcin ostatnio tłumaczył. Jeżeli on sam nie wyjdzie, popuszczę mu żyłki. No. Zaryzykuję, nie? Tylko to kolejna dzisiaj będzie ryzyko. Ale mądre te karpie, nie? Wiesz co, to może... O, wyszedł, jest. wyszedł. Jest tam koło trzcin. Patrz, parę jaki mądry. Taki mądry jest, nie? No. Znowu. Czekaj, przejdę może tutaj. Czekaj, Lucio, może bym tą wędkę wyciągnął, czy on przeszedł przez moją już? On już przeszedł, chyba. Co za pech, ja pierdzielę. Przy takiej walki to nie miałem. Ja chyba wlezę po niego. Chyba to zrobię. Spadł chyba. Co? Spadł. Spadł? Spadł. Oja. Popatrzcie, żeby nie było... Ale mądry, nie? No. Patrzcie, przypon karpiowy, duży hak, naprawdę duży hak i dzisiaj używam, pelet ananasowy. Niestety, niesamowita mądrość spryt ryby, chyba już dużo razy musiały być pokute, jeżeli tutaj... No, wędka była na wprost zarzucona, przeszedł Dawida wędkę, poszedł w chaszcze. Ale nie poddajemy się, nie? Nie. Jeszcze będzie dobrze. Dwie złote myśli jeszcze tak na szybko. To miejsce, chociaż jest oddalone od tamtego 30 metrów, jest zdecydowanie płytsze. Widać po szczytówkach nawet jak zestawy opadają, to wam mogę powiedzieć. Zdecydowanie cały czas są puknięcia, takie karpie tak nie biorą, to się nie powinno dziać. I wymyśliliśmy teraz taką teorię z Dawidem, że my do koszyczków i do metody wkładamy halibuta samego z borówką, nie? I być może one zanim zaatakują tego ananasa, walą najpierw w ten pelet halibutowy. I teraz normalnie, gdybyśmy siedzieli na nocce albo zostali jeszcze dłużej, na bank byśmy założyli na wędki halibuta, ale że już nie chcemy ryzykować, że chcemy, żeby ten dzień dzisiaj jednak po naszej myśli się potoczył, żeby którykolwiek z nas wyciągnął chociaż jedną rybę na brzeg, zostajemy przy ananasie, bo na niego było najwięcej brań, nie? I oby się udało, kurde. No i niestety dzisiaj mamy trochę pecha. Pierwszy odjazd u mnie na wędce, zanim doleciałem znowu, chyba coś wtedy robiłem, tak? Nie wiem, coś grzebałem w plecaku. Odjechało kawałek, zatrzymało się. Drugie ty miałeś branie, nie? Konkretnie pojechało, cały zestaw urwany. Później mikar spadł w krzakach. Nie wiem, spiął się. No i tobie tutaj następny. Cztery ryby. I to nie najmniejsze, kurde. No. Serce taki boli. Taki dzień, patrz, o Lucie, u mnie też, widzisz? Pyk, pyk. Ja tu mam normalnie zestaw karpiowy taki bardziej. Tak, rzuciłem sobie nawet bez podpórki, jak pojedzie. Po prostu, ale widzę po szczytówce, tylko mniej delikatnie niż u Lucia, że tak puchnie, pyk, 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 ale to jest za mało, to ma jechać.
No i następne danie Olucia. Kolejne, nie minęło 10 minut, proszę. Też ananasik. I na razie w krzaki nie chce iść. Górą idzie, widzisz? No widzę. Widać na wodzie. No może wreszcie wyląduje. Metoda co najlepsza. Pierwszy raz dzisiaj. Przedrę go tu przez trzciny, nie? Mały. Nareszcie. Dziękuję. Nareszcie. Cel został dzisiejszej wyprawy osiągnięty. Jak to się mówi, warto się nie poddawać. Maty niestety nie zdążyłem wyciągnąć z samochodu, ale to myślę, że koledze się nic nie stanie. Zobaczcie, metoda. Ananasik w pyszczku, za dolną wargę, zacięty. No i proszę. Ale czy to oznacza, Dawidku, że ja będę na miniaturce? No chyba tak, mi się coś zdaje. Nie ma się czym chwalić, bo to jest kroczek, no ale jak na dzień dzisiejszy, to jest moc. Buziak. I do wody. No ja już jestem zadowolony. Należało się, nie? No. Co rzucę go tam, kurde, może... Pójdź go, on pójdzie przez te trzciny, pewnie on się przedrze. Zresztą z tamtego samego ciągło w te trzciny. No i co? Idź! Patrz. Ryby, 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 ale jeszcze czuję, że to nie koniec. I następne branie Olucia. Nie zdążyłem, ledwo zdążyłem drugą wędkę praktycznie rzucić. Proszę, też ananasik, bo już mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcemy już dzisiaj ryzykować. Ale też chyba kroczek będzie, kurczę. A ten już coś ci już tam... Nie, chyba kroczek. Już słabo idzie tak, albo leżysz. Nie wiem. Kroczek, nie? No. Taki sam. Praktycznie. Z tego samego rocznika. Nawet takie samo barwienie. No ale się bardzo cieszę. Tak samo, jedno ziarenko peletu 12. No szwilt leży, także się troszeczkę zmniejszyła. Dobra, później to odplątam. No i taki ananasek. Pa, do wody. Ciężkie stanowisko jest, bo tutaj trzciny są i tak samo ryby mogą zwiewać w prawo albo w lewo i też od razu będą lądować w trzcinach. Mówię, zaczynałem wątpić, ale dwa to już nie jest przypadek, jest dobrze. Po prostu źle siedliśmy. Czy co się dzieje? Dosłownie przed chwileczką rzuciłem tą prawą wędkę. Już miałem około 3 minuty po upadzie miałem uderzenie i to takie atomowe. Koniec zachodu słońca zaczyna się na Lipiu. Jest godzina 9, siedzimy jeszcze pół godzinki i się zawijamy. Porada dnia. Jeżeli macie taką sprawdzoną przynętę, w którą wierzycie i wiecie, że po prostu na nią zawsze ryby biorą i jest sprawdzona, kombinujcie, po prostu zmieniajcie miejscówkę, po prostu szukajcie tej ryby. Tak jak my. Właśnie, tak jak my. Ryby, ryby, ryby. Popaliśmy troszkę, była adrenalinka, na początku było ciężko, ale potem gdy się zaczęło od razu inaczej i tak powinno być. Słuchajcie, zapowiadało się tragicznie, ale wiara po prostu w przynętę umożliwiła nam to, że połowiliśmy. Wiedzieliśmy, że jest dobrze, wiedzieliśmy, że działa, wiedzieliśmy, że musi brać ryba. Po prostu źle usiedliśmy na głębi, kilka metrów dalej, klucz do sukcesu. Brania są non-stop, dwa karpie jeszcze mi spadły, także tego pewnie nie będę pokazywał w sumie. Ile było wyciągniętych? Dwa? Trzy? Albo trzy, nie wiem, ale brań było multum. I tego wam z całego serca życzę. Nigdy się nie poddawajcie, kombinujcie. Zawsze to powtarzam i wymęczone, ale
mega zadowoleni. Od razu adrenalina skoczyła i po prostu petarda. Jest moc. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przecież subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach i standardowo widzimy się za tydzień w piątek o 19, bo weekend zaczyna się w piątki o 19 na kanale Łowcy. Ryby, 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 cześć. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.